17 kwietnia wspominamy świętą Katarzynę Tekakwita. Katarzyna Tekakwita, zwana także Genowefą Nowej Francji, urodziła się na początku kwietnia 1656 roku w osadzie wiejskiej Osarneon, należącej do jednego z najbardziej wojowniczych plemion irokeskich. Tekakwita jest imieniem, które Katarzyna otrzymała od swojego ludu, gdy się urodziła. W języku mohawków oznacza ono: ona porządkuje sprawy, albo ta, która wszystko czyni w należytym ładzie. Ojciec Katarzyny był naczelnikiem osady, poganinem. Matka pochodziła z plemienia Algonkinów, znad Zatoki Świętego Wawrzyńca i była chrześcijanką. Została porwana przez Irokezów i uratowana od losu branki przez ojca Tekakwity, któremu później również urodziła syna. Swe praktyki religijne spełniała potajemnie, ale dzieciom opowiadała o Bogu. Kiedy Katarzyna miała 4 lata, jej rodzice i brat zachorowali na ospę i zmarli. Po matce został jej różaniec. Ona co prawda przeżyła tę chorobę, ale pozostały jej blizny na twarzy i poważnie uszkodzony wzrok. Sierotę adoptowała ciocia Karita i jej mąż Jovanero, który został wodzem żółwi. W roku 1666 5 pokoleń irokeskich zawarło pokój z Francuzami. Mohawkowie do układu nie przystąpili, dlatego dowódca wojsk kolonialnych, hrabia de Traki, zorganizował przeciw nim ekspedycję karną. Plemię ukryło się w puszczy. W roku 1667 misjonarze zakonu jezuitów dotarli do plemienia z misją pokojową. To właśnie dzięki nim Katarzyna zatknęła się po raz pierwszy z chrześcijaństwem i przyjęła jego prawdy z wielkim entuzjazmem. Usiłowano ją wydać za mąż. Dzielnie opierała się tym próbom, a w końcu wyznała, że pragnie przyjąć chrzest. Kiedy ukończyła 18 lat, poprosiła o to ojca Jacquesa, chociaż żyła wśród ludzi wrogo nastawionych do wiary chrześcijańskiej. Mimo protestów opiekunów przyjęła chrzest w dniu 5 kwietnia 1667 roku, biorąc za patronkę świętą Katarzynę ze Sieny. Odtąd nazywano ją Kateri. Chrześcijańska dziewczyna stała się nieustraszoną chrześcijanką, chociaż była obiektem narastającej pogardy i kpin niechrześcijańskiej ludności ze swojej wioski. Szydzono z jej nawrócenia, odmowy pracy w niedzielę i niechęci do zawarcia małżeństwa, ale to nie osłabiło jej wiary. Pewnego dnia młody wojownik postanowił przestraszyć Katarzynę i nakłonić ją do porzucenia nowej wiary. Ozdobiony barwami wojowniczymi, podniósł maczetę i zamachnął się, tak jakby chciał ją zabić. Dziewczyna myślała, że wkrótce umrze, ale zamknęła oczy i nie poruszyła się z miejsca. Jej odwaga spowodowała, że młody wojownik opuścił maczetę i odszedł. Katarzyna mieszkała w zajeździe swojego wuja tak długo, jak było to bezpieczne. W październiku 1677 roku została zmuszona do ucieczki do Kanawek nad rzeką Świętego Wawrzyńca na północ od Montrealu. Mieszkała tam z Anastazją, chrześcijanką pochodzenia indiańskiego. W 1677 roku w Boże Narodzenie przyjęła pierwszą komunię świętą, a w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w roku 1679 złożyła ślub czystości. Lubiła strugać drewniane krzyżyki, których wystrugała tysiące, by w ten sposób Jezus stał się bardziej znany wśród Indian. Rozdawała je potem ludziom, wieszała na drzewach, zostawiała przy jeziorach i na polach. Podczas zimowego sezonu łowieckiego, gdy wraz z mieszkańcami wioski znalazła się z dala od niej, zrobiła na drzewie małe drewniane kapliczki z wyrzeźbionym krzyżem i tam spędzała czas na modlitwie, klęcząc na śniegu. Katarzyna kochała różaniec i zawsze nosiła go na szyi. Nazywana była lilią plemienia Mohawków. Indianie, Francuzi i misjonarze podziwiali jej wyjątkową pobożność. Zajmowała się uczeniem dzieci modlitwy i religii, opieką nad chorymi i starszymi, aż do momentu, gdy sama śmiertelnie zachorowała. Zmarła, mając zaledwie 24 lata, 17 kwietnia 1680 roku. Była to Wielka Środa. Jesos Konoronkwa, czyli kocham Cię, Jezu. To były jej ostatnie słowa. 15 minut po jej śmierci
Na oczach dwóch jezuitów i tubylców zgromadzonych w jej pokoju blizny z jej twarzy zniknęły bez śladu. Zaczęto modlić się za jej wstawiennictwem tuż po jej śmierci. W 1884 roku w Kanałekę wybudowano pomnik dla uczczenia jej pamięci. 3 stycznia 1943 roku papież Pius XII ogłosił, że córkę wodza Mahavaków można nazywać sługą Bożą. Papież święty Jan Paweł II beatyfikował ją 22 czerwca 1980 roku. Papież Benedykt XVI kanonizował Katarzynę na początku roku wiary, dnia 21 października 2012 roku w Rzymie. Do dziś wielu pielgrzymów odwiedza jej grób w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Xawerego w Kanaway w pobliżu Montrealu w Kanadzie i oddaje cześć jej relikwiom. Patronuje ekologom, działaczom ochrony środowiska, wygnańcom, ludziom, którzy utracili rodziców, ludziom mieszkającym na obczyźnie i wyśmiewanych z powodu pobożności. W roku 2002 patronowała także Światowym Dniom Młodzieży, odbywającym się w Toronto w Kanadzie. W ikonografii jest przedstawiana z lilią w ręku, symbolem czystości, z krzyżem jako wyrazem jej miłości do Chrystusa i żółwiem, symbolem jej klanu. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Katarzyny. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.